Jeżeli prawdą jest kwota, o której się mówi, czyli 1 000 000 euro, no to nie. Z krótkiego powodu Legia pewnie tych pieniędzy nie będzie miała. To jest pensja, gdyby Josue dostał ten umowny 1 000 000 euro, to byłaby pensja ponad 2 razy większa od drugiego wtedy zawodnika. Obecnie najlepiej opłacanym piłkarzem Legii jest Artur Jędrzejczyk. I panowie, wyobraźcie sobie, co się dzieje w momencie, kiedy Josue dostaje 1 000 000 euro pensji. To przez za chwilę cała drużyna zacznie latać do Jacka Zielińskiego i Dariusza Mioduskiego o podwyżki. Zgadzam się, oczywiście nie sposób sobie wyobrazić dzisiaj Legię bez Josue, natomiast myślę, że nie za wszelką cenę, no bo jeżeli weźmiemy, rozbijemy tę kwotę 1 000 000 euro na 2-3 pensje, to myślę, że Jacek Zieliński byłby w stanie znaleźć 2-3 piłkarzy o dobrej jakości. Pewnie nie aż tak jakościowych jak Josue, no ale kiedy Josue przychodził do Polski, też pewnie nikt się nie spodziewał, że stanie się tym, kim jest dla Legii. Momentami wręcz paradoksalnie mam wrażenie, że on dla Legii jest aż zbyt ważny, bo mam wrażenie, że kiedy Josue gra słabszy mecz, to wtedy też nie ma Legii. Często jest tak, że nie ma komu tej odpowiedzialności za Josue wziąć. Kiedy Josue dobrze jest, to cała Legia pracuje.